Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Bierzemy się dzisiaj za łacenie tego dachu. Za chwilę będziemy sobie pas podrynowy przybijać. Brechę? Gdzieś była. Więc za chwilę będziemy sobie te piękne zielone deski przybijać i to będzie miejsce na naszą rynnę. I od tego będziemy lecieć już do góry z łaceniem. Prosto się mówi, to robi się trochę gorzej. Masz, nie zepsuj. Dobra, gwoździe mam, ty z lewej, ja z prawej, tak? Czy ja z prawej, ty z prawej? Okej, namówiłeś. Daj mi mój młotek. Tam jest piękny. Prawdziwego dekarza. Z tej tak nie korzystałeś. Dobra, to jak ty jesteś tam, to ja jestem tu, to wciągnij deskę i podaj mnie. Nie za dobrze. Ja stamtąd to przenosiłem. Już kurwa wiedział gdzie iść. Pytałem czy ty z prawej, ja z prawej, to powiedziałeś, że ja z prawej, ty z prawej. Na pół, tak? Dobra, no tak jak wyliczałem. 2,5 deski. No to jak chcesz. Na pół. Dobra. Krzywo na tartaku ucięli. Jak bić? No. Czwórkami. Walić czy ja mam walić? Ile do góry wypuszczamy? Ile chcesz? Centymetr, dwa. Dostałeś większą deskę? Nie marudź. Ale tu trzeba będzie wziąć, odciąć, bo jest ze skosa. No to piłka i piłka. Co jest ze skosa? No tu ucięte jest ze skosa. Panie. Lincję, jak masz za sobą? No o to chodzi. Winkielek jest. Ołówek prawdziwego dekarza. Prawdziwego dekarza. O, to nutniemy tak. Przypuść, bo jest i tak nie klnij, bo dzieci słuchają odcinka. Później znowu będzie mi to pisał, że kurwa naucz tego chama kultury. Dobra. Spróbuj jeszcze to liznąć, jak będziesz ten. To? Łańcuch trzeba wymienić, go dołem ci. Tu jeszcze tak liźni po kresce. Gdzie tu? Dobra, ty z tym łańcuchem nie poszalejesz, dziury tylko porobisz. To łańcuch wymienić na jakiś drobny. Dobra, na zero. Do mnie jeszcze to pół. No, żebym tak młotek zostawił. Daj do mnie. Jeszcze. Dobra, trzymaj, nie oddychaj, puszczam. To co? Na zero? Ślinisz? Na zero w końcu? No, dojdzie ci kontakt. Ale nie do mnie należy do końca. Tyle co ja żem w życiu dachów zrobił. Gdzie masz długą łatę? Długą łatę. Nie powiem. Dobra, nie widzę, ale trzeba rzucić łatę. Go, where are you? Łata w środku była. Nie odzywa. Czekaj, za moment, bo mi się. No musi mnie tutaj poruszać. Zobacz, pięknie oko stoi, zobacz. Stoi.
Gdzie te palce? Tam ja widzę. A ty chcesz się drapać łokciem? Ja cię po dupie nie będę drapał, jak ci palce utnę. Nalej? Nie, 12 sztuk. Trzymaj to, żeby się nie wyskowało. Trzymam. A co tu pisze ciekawego? Czekaj, czekaj, czekaj. No. Panie, lepiej się już nie da. I teraz tak, to co każdy lubi, czyli piesek, opiemy sobie tylko tutaj, żeby było dobrze widać i odległości i lecimy teraz po wzorze. Ile? 35? Dobrze pamiętam? Widzisz, jednak człowiek coś potrafi. Dobra pamięć. Oj, łapiesz do dołu, tak? Żebyśmy se... Senka trafiłeś. Łapiesz do dołu, tak? Czy do góry? Żebyśmy se nie zcielili w stopę. Bierzesz do dolnej, czy do górnej krawędzi? Dobra, czyli biorę tu. Palce podstawiam. Pudło. O. I każdy na pieska do górnej krawędzi. Gwozdyki. Czwórki, jak to szwagier mówi, ostatniego poślinić, tak? Pośliniony ze skosa, żeby ładnie tutaj nam weszło, aczkolwiek pewnie i tak pęknie. Ktoś tam pisał, że jakieś masło używa czy coś, żeby to nie pękało, ale każdy ma swój sposób. Jak ma pękność, to i tak pęknie, aczkolwiek niektórzy nawiercają, żeby nie pękło. Dobra. Tu gdzie stoisz, podam ci. Nie spadnij. Cóż to takie krzywe? Zobacz. Nie no, to już jak będę zdesperowany, to go wezmę. Tak mówisz, że wszystkie pójdą, nawet te krzywe? No nie wiem, ja tego nie wiesz, nie liczyłem skąd. No, pite wody. Wczoraj jeszcze ten. Banany w lesie widziały. Bo ktoś tutaj codziennie je banany. Dieta cud.
teraz tak, ostatniego nie bijemy w ogóle, bo szwagier wytłumacz. Bo trzeba zmierzyć przekątno. Tak, szwagier powiedział, że trzeba zmierzyć przekątno, więc... Więc trzeba zmierzyć, dlatego ostatniego i pierwszego nie bijemy. Po to, że jak wejdziemy sobie później do góry, jeden stanie z jednej, drugi stanie z drugiej i sprawdzimy, czy nie trzeba cofnąć w to, wysunąć w tamtą i czy będzie fajnie. Więc tak, pierwszego nie bijemy. Pewnie tak wszyscy nie robią, ale chcieliśmy powiedzieć, że tak właśnie my robimy. Dobra, membrana. No mówiłeś, czekaj, telefon sobie zostawię, bo mi niewygodnie w kieszeni, jak już wchodzę do góry. Oczywiście jak jestem w pracy, mówię od razu, nie odbieram telefonu, bo mam dziennie tyle prób połączenia. Całe szczęście tutaj nie ma zasięgu i mam troszkę spokoju. Słucham lasu, świerków i szwagra muzyki. Po raz 60, bo ma ciągle tego samego pendrive'a. Więc już po prostu wiem, co kto powie i co nagra i kolejności znam. Ale jest dobrze, więc tu mówię, nie mam zasięgu. Polecam wszystkim to samo, mieszkać w puszczy. Co się śmiejesz? No fajnie, ja się cieszę, jak do mnie tyle osób dziennie nie dzwoni z jakimś głupim pytaniem. Panie, będę 70 kiedy? Co ci dać, membranę? Szwagier, zaczyna padać, kuńcz ten dach. I nie gwizdnij tam do środka. A miało być takie ładne, taka pogoda miała być ładna. Nic się nie boi, nic. Ty to powinieneś w marynarce służyć, bo masz chyba płaskostopie. Tak się trzyma od tych łat. O. Oczywiście mówimy dla wyjaśnienia, pod spodem jest basen, w razie gdyby któryś spadał, to tam jest w środku woda, są aligatory, to nieważne, ale jest woda, więc pewnie od upadku by się nie zabił. Gorzej miałby wtedy, kiedy by akurat aligator był głodny, ale to nieważne, grunt, żeby od wypadku przeżył. Więc róbcie to bezpiecznie z głową, bo inaczej będziecie wyglądać tak jak ci bez głowy. Deszcz pada, a my dachu jeszcze nie mamy. Co to będzie? No właśnie, miało nie padać. No nic, damy jakoś sobie radę. Posprzątamy trochę elektronarzędzi, bo szkoda. I póki bardzo nie zmokliśmy, jeszcze coś widać, to podziałamy. Tak, żeby jutro skończyć. Wiadomo, porządek musi być w sprzęcie, czyli wszystko wraca na swoje miejsce. Nie może być bałagan. Do mnie. Podawałem ci. Skoro już ci pokazałem, jak się łaci, skoro ci już pokazałem, jak się korzysta z piesków, to już blachę sobie dasz radę przykręcić, nie? Nie. Masz dobrze napięte? Jak struna? Równa dycha, panie. Teraz sprawdzimy drugą stronę. Coś ty znowu odwalił. Nic, bo żeś mi na podkładał. Na podkładał. Czekaj. No i co? No i co? Zatkało kakao? 10! Mówiłem? Słuchaj pana Pawła? No.
Tak się dachy robi, za pierwszym strzałem przekątna, bez może sprawdzania. No bijesz, bijesz, ja zesztywniałem konstrukcję u góry. Po 10 metrów na przekątnej. Co? To ci miarę zrobię. Jaką miarę? No do tych twoich zbijania dachów. Ręką se zrobiłem, no. Dobra, nieważne kto, jest 10, jest. Jest nagrane, jak żem skręcał, jest. Dziękuję. Tak ma być, więc jak słuchacie uważnie, oglądacie uważnie, zesztywniajcie sobie konstrukcję od początku. Tak jak to robi pan Paweł. A drugą... Ja idę se siąść w busie, a ty se rób dalej. Drugą stronę sprawdzamy, czy później? Na razie zróbmy jedną, ale jestem zadowolony. To jest najgorszy etap w pracy, jeżeli się okaże, że wam się przekątne rozjechały. Dlatego nie łapiemy kondruatą, nie łapiemy na sztywno. Trzyma się tylko u góry na tej łacie, którą zamocowałem podczas skręcania konstrukcji. I dół się trzyma, żeby nam się nie rozeszło. Teraz, kiedy sprawdziliśmy wszystko, po prostu dobijamy gwoździe, dajemy kondruatę, przybijamy, odcinamy nadwyżki, dajemy rynnę i mamy jedną stronę gotową. Zadowolony jestem. Gotowe. Dach załacony. Bierzemy się teraz za rynny, za obróbki boczne, które zobaczycie w kolejnym odcinku. Żeby nie było, że zbyt długi jest. Tak to pięknie wyszło w środku. Już nie pada. Można już meble wrzucać. Pamiętajcie, że jest to... Co? Ja bym się już wprowadzał. Jest to projekt ze strony dom25000.pl. Nazywa się Pewniak i jest to projekt do 6 chyba 13 albo 6-15. Musicie wejść na stronę i zobaczyć. Według mnie jeden z ciekawszych projektów. Jest okno narożne, tylko tu jest zastosowane większe, bo normalnie jest takie mniejsze, dłuższe, takie jak w czołgu. Drzwi wejściowe, tu ma być łazienka, tutaj będzie antresola, tu ma być sypialnia, a tutaj ma być salon z wyjściem na taras. Kąt dachu jest tutaj około 40 stopni. Ogólnie ten projekt jest 6 coś, tak jak mówiłem, natomiast inwestor wykonał sobie tutaj 5-metrowy. Więc jest troszkę niższy niż zakłada, natomiast wydaje mi się, że powinien i tak wam się spodobać, bo naprawdę świetnie wygląda według mnie. Jeszcze zrobiliśmy większy dach, czyli jak budynek jest 5x7, to zrobiliśmy dach 9x4,5 na stronę oczywiście, więc wygląda dosyć ciekawie, ponieważ okapy są około 100 cm, więc na pewno nie będzie tam zaciekało deszczem. Dlatego łapka w górę i subskrypcja, a już niedługo dowiecie się, co zmieniło się w prawie budowlanym w 2021 roku oraz co może się zmienić w 2022 roku. Chodzi o nowe przepisy, o nowe budynki, które mają wejść w życie. Które mają wejść w życie, jeszcze nie weszły, ale jeżeli chcecie się dowiedzieć, to subskrybujcie i oglądajcie, ponieważ już niedługo taki odcinek się pojawi na moim kanale. Na razie, cześć.